Michał Cieślak po zwycięskiej walce z Taylorem Abiką. Pierwsze refleksje po pojedynku. Twardy rywal? Twardy, ale mam pretensje trochę też do siebie, że pierwsze te 2-3 rundy były bardzo spięte. Bardzo się tak ciężko czułem, ale to myślę przez to, że nie boksowałem tyle czasu. No i co, do roboty i trzeba nad tym też pracować i myślę, że z walki na walkę będzie coraz lepiej. Ale wiesz, jakie było wrażenie, jak się oglądało tę walkę, że na początku boksowałeś z luzu, a potem chciałeś go na siłę ubić, tak? Tak wyglądało z zewnątrz. Może i tak też troszkę było, że widziałem, że dużo ciosów tam może dojść i może dlatego też się spiąłem. Trochę wróciło tego starego Cieślaka, to też był duży plus, nie ukrywajmy, bo gdzieś tam trochę tej siły uruchamiałeś, te doły. Widać, że bolały go tam, każde dotknięcie na długo bolało. Ja myślę, że tam wszystko go bolało, także co wchodziło, czy podbródek, czy prosty, już naczułem na rękawicy, że czuję jak ten lewy prosty i tam, że to wszystko puchnie. Prawy sierp czuł tak samo, także tam wszystko czuł. Fizycznie się bardzo dobrze czułem, tylko trochę jeszcze spięty, tak jak mówiłem, ale to myślę, że tutaj już na następny start już będzie dużo lepiej. Ty się spieszyłeś, żeby go zakończyć szybko, żeby ta walka trwała krótko, bo tak od pewnego momentu można było odnieść takie wrażenie, że chcesz go ubić i skończyć przed czasem. Dużo siły w tym było wszystko. Nie spieszyłem się, ale już przyspieszyłem chyba tam o czwartej rundy, bo tam się zacząłem lepiej już czuć, już mnie puściło i już przyspieszyłem. Fizycznie się czułem bardzo dobrze, tak jak mówię. Fizycznie tutaj pod względem kondycji, siły bardzo dobrze. Czułeś, że on puszcza, że on słabnie, bo najpierw przyklęknął, potem rączka, potem nóżka, potem z tyłu głowy. Widać było, że już szuka jakby wyjścia z tej walki. Przyklęknął chyba po prawym podbródku, jak się odwrócił na te liny, to po tym podbródku przyklęknął. No później to już, czy po zwodzie lewy się, czy prawy się jak wchodziło, no to on to już pewnie poczuł i dlatego, ale tutaj na te łokcie, na bicepsy też biłem. Także tutaj mieliśmy taki plan z trenerem, że jak tutaj by się zamknie szczelnie, to żeby bić, po prostu go rozbijać w ten sposób, co nie? Żeby te ręce opuścił, no i tam pewnie coś poczuł, no. Widziałeś ten grymas bólu, który tam kilka razy pokazywał? Ale w którym momencie? Piąta runda, to był taki moment, że się mocno krzywił. Tam normalnie boksował, ale się krzywił. Dostał to przed ramię chyba. Chyba tak, no. Tak. To tam, ja nie mam do niego pretensji, że symulował czy coś, bo ja biłem w te miejsca, także z premedytacją. Mówiłeś, że nie będziesz myślał o tej walce o pas WBO, ale siedział ci to z tyłu głowy? Tak jak rozmawiałem teraz na szybko z trenerami, na pewno to się działo. To się wszystko pewnie tam gdzieś skumulowało, wiesz. Nawet nie chcąc myśleć, to pewnie myślałem o tym, także wiesz, to jest walka mistrzostw świata. Na pewno o tym myślałem, ale trzeba po prostu z takich sytuacji wnioski wyciągnąć i na tym się uczyć, że po prostu ja jestem już na takim etapie, że muszę się od tego w 100% odcinać od takich różnych sytuacji i koncentrować na walce. Jak realna jest ta walka? Nie wiem, jeszcze nie rozmawiałem ani ze Zbyszkiem, ani z Przemkiem, także tak naprawdę, tak jak jest, tak jak mówię, ja nie chciałem rozmawiać z nikim przed tą walką, bo to jest najgorsza walka? Nie wiem, zastanowimy się zaraz, razem podejmiemy decyzję. Michał, jeszcze jedna kwestia do samej walki, te zmiany pozycji, to jest jeszcze etap eksperymentowania, czy to już jest stały element, który ci wychodzi? To jest stały etap, który mi wychodzi, który będziemy szlifować cały czas i tak jak widzieliście, czy w walce z Radczenko, czy z Kalęgą, to wszystko wchodziło. Michał, będziemy się Zbycha pytać, tak? O to wszystko, bo zawsze odsyłasz do Zbycha, ale jak ty się czujesz? Czy ty chciałbyś tę walkę wziąć i jak się czujesz z okiem, bo jest podbite, nie wiem, czy ty to widzisz. Jak ty to czuwasz sam? Nie, jest wszystko dobrze, łokcie nie bolą, oko to jest tylko podbite, wiesz. Ja fizycznie, tak jak mówię, ja jestem zadowolony, bardzo jestem zadowolony. Chciałem podziękować tutaj trenerom za przygotowanie, Andrzejowi Idrzykowi i Karolowi Kosakowi za to, że mi tak przygotowali, bo w szóstej rundzie się czułem bardzo dobrze i czułem, że podkręcać jeszcze mogę jeszcze bardziej tą walkę i że ja bym go skończył prędzej czy później. Także co mnie wkurza, to mnie wkurza to, że byłem trochę tak spięty właśnie tak. Oglądałeś kiedyś oglądałeś jego walki, analizowałeś kiedyś tego przeciwnika właśnie pod kątem ewentualnej walki? Oglądałem, no co, długi, wysoki, też silno bijący, także niewygodny zawodnik, wyższy ode mnie. A boksowałeś kiedyś z kimś tak wysokim jak Okoli? No to chyba tego w USB wtedy z tym, z Modugno we Włoszech. Ale to inna waga, inny zawodnik. Czujesz satysfakcję, że skończyłeś tego rywala, a tylu Polaków nie mogło? Na pewno jaka satysfakcja jest taka, wiesz, wisienka na torcie, że jednak tą walkę wygrałem przed czasem. Tak jak mówię, czy tak, czy siak, ja bym ją, czy nie w ten sposób, czy w inny, czy pociął się, ja bym ją wygrał przed czasem, bo czułem, że słabnie podkręcałem to tempo, on chyba też to czuł, bo to zresztą było widać w ringu. Po walce chciałeś robić, po walce o pas, chciałeś robić jakieś zmiany w swoim boksie, chciałeś się poprawiać, czujesz, że jesteś już teraz gotowy na walkę o mistrzostwo? Czuję się bardzo dobrze, tak jak mówię. Jedyne co jest, mam do siebie pretensje o tą spinkę traką delikatną. Może tego jak nie widzieliście, mówicie, że było inaczej, że no, właśnie, no właśnie, a ja czułem właśnie odwrotnie, co nie?
Także no muszę nad tym jeszcze popracować, ale tak jak mówię, tutaj z trenerami, tak jak rozmawialiśmy, przede wszystkim głównie o co chodzi, to chodzi o sparing partnerów. Już muszą być, teraz już muszą przyjrzeć taki sparing partnerzy, którzy mi postawią po prostu solidny opór, tak? Michał, a takie szybkie przejście, gdyby miało być z zawodnika bardzo niskiego na bardzo wysokiego, czy dałbyś radę się tak szybko przestawić, to po pierwsze, a po drugie, na pewno rozmawiaj z Andrzejem Liczykiem tak prywatnie, jaka jest jego opinia a propos tego pojedynku z Okolim? Na pewno, naprawdę nie rozmawiam, jak mówię, naprawdę z ręką na sercu z nikim o tym nie rozmawiałem, bo nie rozmawiam nigdy przed walką jedną, co może się stać po tej walce, tak, o następnej. Michał, a jakie są twoje prywatne odczucia? Jak ty czujesz w środku? Czy ty byś, chcesz tę walkę brać, czy nie? Ja tak jak wam mówię, czuję się bardzo dobrze fizycznie i zaraz to przedyskutujemy. Zobaczymy, jaka jest oferta i wszystko się zgadza. Jak pytaliśmy twoich kolegów pięściarzy, Artur Szpilka mówi, że on by takiej walki nie brał. Mateusz Masternak też tak raczej mówi, że raczej byłby na nie, ale ty widzę, że jesteś, widzę po tobie, że chyba jesteś gotów. Ja jestem gotów, ja wam nie powiem, że nie, bo jestem gotów, tylko że wiecie, ja wziąłem jedną walkę w Kongo, tak? Na wariatach. A teraz jestem w takiej sytuacji, że robimy jeszcze jedną walkę i może będzie walka eliminator. Także wcześniej czy później może być na moich zasadach, a niekoniecznie w taki sposób. No właśnie, bo z tego co się domyślamy, to telewizja Polsat pewnie będzie chciała w ciebie inwestować, bo jesteś taką główną gwiazdą tego nowego projektu odrodzonego i prawdopodobnie będą chcieli właśnie robić eliminator i robić być może walkę o pas w Polsce. No dokładnie, dlatego jak ja mogę wam powiedzieć, wiecie, ja mogę czuć jedno, co nie? A co ja mam wam powiedzieć, jak ja mam podpisany kontrakt z Przemkiem Krokiem, ze Zbyszkiem, z telewizją Polsat i tutaj wspiera nas pan Marian Kmita. Także my musimy wszyscy razem usiąść i dojść do jakiegoś porozumienia. Także wiecie, no, naprawdę. Z nikim nie rozmawiałem jeszcze na ten temat, bo miałem dzisiaj walkę. Poczekajcie chwilę i jakąś decyzję podejmiemy. Bo jeszcze nad tym się zastanawialiśmy, czy tam w kontrakt nie będzie wpisany na przykład kontrakt z Matchroom Boxing, gdybyś wygrał z Okolim, czy nie będzie zawodnikiem Matchroom Boxing, ewentualnie związany z DAZN, czyli z inną telewizją niż Polsat. Nie wiem, nie wiem, nic na ten temat nie wiadomo. Jestem związany z telewizją Polsat i jak miałbym jechać tam, to wiadomo, że jadę tylko wygrać, a czy to jest możliwe w takim tempie, po takiej walce, robienie uwagi, łapieniu od nowa świeżości, nie wiem, zobaczymy, podejmiemy zaraz naprawdę decyzję, dzisiaj będziemy jutro rozmawiać i to będzie decyzja podjęta lada chwila. No właśnie, są takie dwa aspekty, na którym się zastanawiam. Po pierwsze nastawienie psychiczne, bo to jest jak budujesz napięcie do walki, potem wygrywasz walkę, schodzi adrenalina, a po drugie waga, bo trzeba teraz to budować przez kolejnych 7 dni utrzymać. Jak ta waga wygląda? No waga na dzień dzisiejszy jest pewnie 96-7 kilo, także trzeba od jutra było robić wagę znowu. Z reguły po walce jakiś hamburger wpadał, czy coś? Nie, hamburgery nie, no ale wiadomo, obiad, wszystko, jak ja ważyłem o 16 tego samego dnia już 96 kilo, także wiecie. Zobaczymy, to wszystko, wiesz, to jest cały etap taki przygotowań, że trzeba to wszystko przemyśleć i odpowiednio rozważyć. Tym bardziej pewnie... No walkę wziąłem, 2 tygodnie chyba po Radczynce na Legii wtedy i ja to dość niemiło wspominam, także z Radczynką poszło bardzo fajnie, a tutaj przyjechał średni zawodnik i się z nim męczyłem. Tym bardziej pewnie, że gdybyś się zdecydował, to lot byłby jutro albo najpóźniej pojutrze, więc jakby wagę musiałbyś robić już na miejscu. No właśnie. To tak dosyć średnio wygląda. To się zniechęciliśmy tutaj tej walki. Nie. Jeszcze decyzji żadnej nie podjąłem. Jak się czujesz z tym pasem jeszcze powiedz? Bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo fajne wyróżnienie, także dziękuję tutaj Telewizji Polsat, panu Marianowi Kmicie za to, że tutaj fajną taką imprezę zorganizowali w tych ciężkich warunkach, jaką jest pandemia i mimo wszystko myślę, że wszystkie walki były bardzo fajne i to fajnie wyglądało. Michał, gdyby się okazało, że pojedziesz jutro na tę walkę, bo tego nie wiemy, to oczywiście życzymy ci powodzenia. A ja nie dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców, dziękuję wszystkim sponsorom, dziękuję trenerowi Andrzejowi Liczykowi, dziękuję Karolowi Kosakowi, dziękuję promotorom Przemkowi Krokowi i Zbyszkowi, także dziękuję wszystkim za to, co tutaj się wydarzyło.